Hej, z tej strony Madziow. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym będziemy mierzyć ubrania z nowej marki na moim kanale. Mowa tutaj o marce i o sklepie Moda Size Plus Iwanek. I muszę Wam powiedzieć, że czatowałam na nich już od jakiegoś czasu i kiedy tylko pojawiła się nowa kolekcja, no to już naprawdę nie mogłam się oprzeć i oto jestem. Dzisiaj będziemy mierzyć sukienki, czyli to, co lubicie najbardziej. Będzie dużo sukienek i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie zaskoczyły te sukienki, czy pozytywnie, czy negatywnie, tego dowiecie się w dalszej części filmiku. Także jeśli jesteście zainteresowane, jeśli lubicie filmiki tego typu, filmiki typu mierzymy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zacznijmy od pierwszej sukienki, którą mam na sobie. Jest to ta piękna, błękitno-niebieska sukienka w kwiaty. I co my tutaj mamy? Mamy dosyć mały dekolt, taki półokrągły. Mamy rękawek do łokcia z cudowną falbanką. Zobaczcie, tutaj mam akurat metkę, może z tej strony Wam pokażę. Z taką falbaneczką dosyć szeroką, wygląda to przeuroczo. Sukienka jest prosta, lekko może się rozszerzać w dół i na samym dole mamy falbankę, właśnie taką współgrającą razem z tą tutaj przy łokciu. Długość sukienki u mnie sięga punkt w kolanko. Przypomnę, że ja mam 1,65 m, więc jestem takim półkurduplem i sukienka, wydaje mi się, jej długość jest ekstra. Jeśli chodzi o materiał, bo pierwsze co się rzucił materiał, a ja tutaj zostawiam Wam materiał na samym końcu. Ten materiał jest super miękki, super cieniutki, super zwiewny. Już miałam do czynienia z tym materiałem i jestem po prostu w nim totalnie, totalnie zakochana, bo jest właśnie super zwiewny. Nie mnie się, to jest bardzo ważne, nie mnie się. I no, dotyku jest naprawdę taki jak jedwab, taki jak taki aksamit, ale no naprawdę ta sukienka jest bardzo mięciutka i bardzo milutka w dotyku. Dodatkowo ten print, no iście wiosenny. Mamy tutaj kwiatuszki, motylki, no naprawdę prezentuje się przepięknie. Bardzo żałuję, że ta sukienka nie jest dostępna w jakichś innych właśnie kolorach, w jakichś innych wzorach, bo myślę, że byłaby hiciorem. Co prawda ten materiał w 100% nie jest, miałam powiedzieć, wegański, naturalny, ale jest naprawdę miły w dotyku i zwiewny, także wydaje mi się, że tutaj nie potrzeba nam żadnych bawełnek, żadnych wiskos, bo po prostu ten materiał jest spoko. Ja już testowałam podobną sukienkę właśnie z tego materiału i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę sprawdza się świetnie. Tutaj mamy w tym dekolcie, a nie, nic nie mamy, mamy po prostu tutaj ładnie wykończone i z tyłu mamy też taki zameczek, kryty zameczek, aczkolwiek ja ją ubrałam przez głowę, nie ma z tym najmniejszego problemu. Mam na sobie rozmiar 54 i przypomnę, że w biuście mam 130 cm i mam tutaj jeszcze tak ze 2-3 cm luzu, więc bardzo fajnie. Dodatkowo ten materiał się deczko tak rozciąga, więc dodatkowy plus. Co do sukienki, to mamy tutaj taki krój, taki typ sukienki, który będzie pasował zarówno do szpilek i kopertówki. Można w tej sukience spokojnie według mnie iść na wesele, ale będzie też pasował do białych trampeczek, do jakichś sandałków do śmigania po mieście. Właśnie uwielbiam tego typu sukienki, uniwersalne do każdego typu, do śmigania właśnie na co dzień i eleganckie. Jak je ubierzecie, jak je wystylizujecie, takie właśnie będą. I dlatego też mamy tutaj ten tytuł tego filmiku, bo większość, a właściwie to wszystkie z tych sukienek, nie no, większość powiedzmy, większość z tych sukienek nadaje się do chodzenia i na co dzień, i na wesele, także obserwujcie bacznie, jeśli szukacie jeszcze swojej kreacji na wesele, na ten rok, na wakacje, czy macie po prostu właśnie wszystko w jednym tak naprawdę. Jeśli szukacie sukienki letniej na wakacje, to znajdziecie tutaj inspirację. Jeśli szukacie kreacji na wesele letnie, to również znajdziecie tutaj inspirację, także oglądajcie dalej i jeśli chodzi o linki do tych rzeczy, to standardowo zostawię Wam je na dole w opisie. Dajcie znać, jak Wam się podoba w ogóle. Co sądzicie? Halo, halo, drogie dziewczynki, co my tutaj mamy? Mamy tutaj przepiękną, różową, romantyczną sukienkę ze zwiewnego materiału. Jest to sukienka maxi. Więc jeśli chodzi o materiał, to Wam tutaj pokażę. On jest taki półprzeźroczysty. Możecie zobaczyć, z tej strony bardziej biały, z tej strony właśnie kolorowy. Na druk mamy tutaj orchidee i różne liście. Ten kolor różowy jest taki bardziej pudrowy, taki przydymiony, taki właśnie romantyczny. Taki, nie są takie bardzo krzyczące kolory, ale cała sukienka ma, właśnie ma taki klimacik. Jest w klimacie właśnie takim romantycznym, rozważnym i romantycznym.
wiecie. Dobra, przejdźmy po kolei, co my tutaj mamy. A mamy przecudny dekolt hiszpański, który oczywiście możemy sobie regulować. Nie musicie mieć tutaj dekoltu hiszpańskiego, możecie go sobie tutaj podciągnąć. Mamy gumkę, tu mamy gumkę i tu mamy gumkę. I można sobie go tak podciągnąć, wtedy jest taki bardziej kwadratowy, taki bardziej szlachecki, bym powiedziała, tak szlachcianki miały takie sukienki, jak mi się kojarzy właśnie z takimi kwadratowymi dekoltami, ale mi zdecydowanie bardziej podoba się właśnie taki opadnięty, właśnie taki jakby troszeczkę łódka, właśnie tak. Tutaj przy tym dekolcie mam taką maleńką falbanu, nie taką tylko, żeby ładnie się prezentowała. Szczerze powiedziawszy, muszę wam powiedzieć, że nie lubię tych wielkich falban opadających na biust. Oczywiście, jeśli one są w miarę normalnej długości, to spoko, ale wolę właśnie takie jakieś mniejsze, jakieś takie właśnie w pół biustu, niż żeby po prostu była to płachta w ten sposób. Rękawek mamy taki do łokcia i przy tym rękawku też mamy taką maleńką falbaneczkę. Rękawku mamy taką gumeczkę dosyć luźną. I co mamy na dole? Na dole mamy odcinanie pod biustem, sukienka odcina się pod biustem mamy też właśnie gumeczkę, którą też możemy regulować, bo możemy ją zbluzować, tak jakby zbluzować tą górę i podciągnąć ją wyżej, jeśli chcecie właśnie mieć taki kurie bardziej empire, taki wiecie właśnie ala rozważna i romantyczna, tak, odcinam pod biustem i lekko opadająca w dół, albo jeśli chcecie mieć bardziej w pasie odciętą, jeśli chcecie bardziej podkreślić swoją talię, która jest nieco niżej, to tutaj wygładzacie i wtedy ta sukienka nie jest zbluzowana, a wy talię macie tam, gdzie chcecie mieć, także to jest ekstra rozwiązanie. No i tutaj ta sukienka opada w dół. Jest lekko przymarszczona właśnie przy tej gumeczce i jest przezroczysta, aczkolwiek pod spodem mamy tak zwaną podszewkę i ta podszewka, zaraz zerknę, podszewka sięga do kolana, także do kolana mamy wszystko zasłonięte, co ma być zasłonięte, a od kolana w dół prześwitują nam nogi, gdzieś tam coś tak zwiewnie faluje, coś tam gdzieś widać, kawałek nóżki, kawałek stópki, tak jest wszystko jak najbardziej na tak. Jeśli chodzi o długość, to u mnie ona sięga do kostki i teraz jestem na płaskim obuwiu. Muszę wam powiedzieć, że no nie szura po ziemi. Ruszam się tutaj w niej, pochodziłam chwilę w niej, także spokojnie, takich sandałków do balerinek, jak najbardziej na tak sukienka może być, ale ja bym ją widziała do koturn, do jakichś właśnie słomianych koturn, do jakichś fajnych, może nawet pudrowo-różowych butów, właśnie takich klockowatych, czy nawet do szpilek, no kurczę, no czy ta sukienka nie nadaje się na wesele, dajcie znać, wydaje mi się, że jak najbardziej. Ja jestem w ogóle fanką sukienek maxi, również na wesele, jeśli właśnie nie lubicie pokazywać nóg, jeśli chcecie mieć zasłonięte tutaj ramiona, to ta sukienka jest idealna. Jeśli chodzi o materiał, no to materiał tutaj chyba to jest szyfon, ale nie jestem ekspertem. W każdym razie jest fajnie, jest zwiewnie, nie ma za dużo materiału, tutaj jest półprzeźroczyste, tutaj jest półprzeźroczyste, sukienka jest taka właśnie zwiewna, także jak najbardziej na tak. Ja na sobie mam rozmiar 52. W biuście 130, w biuście mam dopasowane, muszę wam powiedzieć, także wybrałam swój rozmiar z tabeli, jest dobrze, także kierujcie się przy tej sukience swoimi rozmiarami. Ja widziałam też, że jest jeszcze turkusowa, taka wpadająca w morski troszeczkę, także też pięknie na pewno się będzie prezentowała, zerknijcie sobie i dajcie znać, co sądzicie. I mamy kolejną sukienkę. No słuchajcie, dzisiaj to będzie przewaga sukienek w kwiaty. Ja uwielbiam ten print, wydaje mi się, że właśnie na wiosnę i na lato jest jak najbardziej na tak, chociaż zobaczcie, tylko tutaj mam czarną sukienkę w piękny kwiatowy wzór. Te kwiaty tutaj w większości są róże, ale są też inne kwiatki i zobaczcie, jaki mamy tutaj oryginalny krój, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Dekolt jest troszeczkę mały, ale ja wiem, dlaczego jest mały, dlatego, że tutaj mamy otwarte ramię i tak, żeby tu nam się wszystko ładnie zgrywało, aczkolwiek większy dekolcik serek byłby dla mnie idealny, ale nie jestem o niego zła, no bo tak jak mówię, to wszystko ma ze sobą współgrać. Rękawy, tutaj
po prostu zobaczmy te rękawy. Otwarte ramię, takie troszeczkę, nie za dużo, nie za mało. Cały rękaw sięga nam do łokcia i od łokcia mamy taką malutką falbankę, która jest właśnie tak zakończona falbanką. I też ta falbanka jest tutaj. Jest tutaj przy ręce z jednej i z drugiej strony, przy tej otwartym ramieniu. Także to też tak jakby sprawia wrażenie, jakby był hiszpański dekolt, hiszpańskie zimne ramię, coś w tym stylu. Naprawdę bardzo fajnie. I cała sukienka ma krój litery A. Jeśli mnie oglądacie, to doskonale wiecie, że ja jestem fanką tego typu kroju, bo wydaje mi się, że każda sylwetka plus size będzie w nim dobrze wyglądała. Szczególnie panie, które mają sylwetkę jabłka, czyli tak jak ja. No bo co, no umówmy się tak, że nie każda z pań lubi sukienki odcinane w pasie, nie każda z pań lubi rozkloszowane kroje, nie wszyscy chcą sobie mieć gumkę pod biustem i wyglądać jak kobieta w ciąży. Czasami tak się zdarza, oczywiście rozumiem. No i tutaj mamy właśnie tą sukienkę o kroju litery A, która według mnie jest idealnie dopasowana, idealnie leży. Długość w kolanko przy 165 cm, więc idealnie. Ten rękawek też bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o materiał, to mamy tutaj bardzo elegancki materiał, taki właśnie lekko szorstkawy. Czy się rozciąga? No, nie rozciąga się za bardzo, aczkolwiek jest bardzo komfortowy w noszeniu. Także jeśli się ruszacie, to nie macie takiego po prostu betonu, tylko po prostu no czuć, że ta sukienka z wami pracuje, czuć, że tam gdzieś będzie wirowała na sali weselnej i wszystko się tutaj ładnie dopasuje, aczkolwiek materiał już jakoś szalenie się nam tutaj nie rozciąga. Ja mam na sobie rozmiar 54 i ponownie wszystko tutaj ładnie się mieści. Nawet powiedziała, że mam kilka centymetrów luzu, tak. No kurczę, z 4-5 centymetrów mam luzu, także fajnie. Nie, raczej bym się nie pokusiła na zamówienie mniejszego rozmiaru, bo ten jest fajny, luźny, nie opina mnie w brzuchu, nie opina mnie w biodrach, także jest idealnie. Dajcie znać, co sądzicie. Jak wam się podoba. Widziałam też kolor, dwa inne wzory bodajże. Wzór niebieski i wzór też jakiś taki czarny, też w kwiaty, zobaczcie sobie. Naprawdę fajna sukienka. A i tutaj też macie zamek kryty z tyłu, także możecie z niego skorzystać, aczkolwiek ja ubrałam tą sukienkę przez głowę, spokojnie weszła, nic tutaj nam się nie dzieje. Jeśli chodzi o ten materiał też, to muszę wam powiedzieć, że on też jest tego typu, że się nie mnie. To jest właśnie taki szorstki, dosyć gruby materiał, może wam tutaj tak pokażę zdeczka. O, właśnie z tej strony jest biały. Z tej strony mamy print i on tak delikatnie pracuje, delikatnie się rozciąga, ale jest naprawdę bardzo elegancki, taki, no widać, że jest to sukienka z jajem, ale z drugiej strony, jak ubierzecie do niej białe trampki, to możecie śmigać równie dobrze na co dzień. No i co? Trzy sukienki za nami, trzy fajne sukienki. Jestem w szoku, póki co wszystko jest na tak. Jeśli chodzi o kolejną sukienkę, to od razu wam powiem, że w biuście mam ją tak porządnie dopasowaną. Także nie no, tu mam wszystko w porządku. Tutaj wszystkie ruchy mam w porządku, tylko w biuście tutaj rzeczywiście jest taka bomba wysadzona, aczkolwiek nie czuję się jakoś strasznie w niej źle. No dobra, przejdźmy do tego, co tutaj mamy. Dekolt! Przecudny dekolt! Zobaczcie, tylko takie powinny być dekolty dla kobiet, właśnie plus jest dla kobiet z większymi biustami. Takie. Co więcej, pokażę wam jeszcze tył. Ogarnijcie, z tyłu jest taki sam wycięty dekolt, przecudownie to wygląda. Mam tutaj takie motylkowe rękawy, zobaczcie, właśnie one się tutaj tak rozszerzają, jest dużo miejsca, sięgają do łokcia, bardzo fajnie. Sukienka odcina się od biustu i mamy tutaj dużo tego typu rzeczy, sznureczków. Jeden sznureczek mamy pasie i nim możemy się zawiązać z przodu, raczej bym się nie zawiązała, może z tyłu, jakoś tak możemy się nim zawiązać, ale nie musimy. Mamy takie malutkie szlufeczki tutaj po bokach, ale one są takie dosyć niewidoczne i mamy też sznureczki z tyłu.
czekajcie, na tym dekolcie z tyłu, tak, z tyłu są sznureczki, tak, żeby sobie związać, zobaczycie na przebitce, może tu nie będę się pultać, zobaczycie sobie na przebitce z boku, można sobie tymi sznureczkami właśnie związać z tyłu, jeśli wam tutaj coś zlatuje, jeśli chcecie mieć właśnie taką ozdobę, bardzo ładnie to wygląda. No i cóż, tą spódnicą. Mamy tutaj spódnicę, która rozchodzi się w dół, która się lekko rozpuszowuje w dół. Dodatkowo ta spódnica jest asymetryczna, więc z przodu mamy krócej, z tyłu mamy dłużej. I jeszcze jakby tego mało, to sukienka tak jakby falbankuje się i zakłada jedna za drugą. Jest właśnie taka zakładana, więc z przodu mamy taki mały rozpierdaczek. No i tak, tutaj możemy wystawić kolanko. Możemy wystawić kolanko z jednej strony, z drugiej strony. Także rzeczywiście to jest taki krój troszeczkę hiszpański, troszeczkę taki bardziej odważny. Co jeśli chodzi o wzór? Bo pierwsze co to zobaczyłam wzór i zobaczyłam palmy. Nie wiem, jak jest, ja jestem jakaś poświrowana, jeśli chodzi o wzór palm, bo po prostu widzę i biorę. I biorę, się nie zastanawiam. No i tak właśnie było. I w tym wypadku, zobaczcie, palmy, piękne kolory, no po prostu sukienka idealna na wesele, idealna na lato. Przypomnę, że na naszym sierpniowym weselu w zeszłym roku miałam dwie sukienki w palmy na weselu, na pierwszy i na drugi dzień. Wcale się nie przejmowałam i było ekstra i po prostu kolory pasowały, bo wiecie jak jest po prostu na takich weselach wakacyjno-letnich. Więcej można, na więcej się pozwala, królują właśnie wzory, królują kolory, neony, teraz w szczególności, także rzeczywiście. I tu teraz wyczuwam zamek z boku, te zamki mnie po prostu rozwalają w tych sukienkach, bo ja wszystkie ubieram przez głowę. Także to jest super, że jeśli jesteście w domu, nie macie mężczyzny albo jakiegoś partnera, kogoś do pomocy, kto wam może zapiąć zamek, spokojnie te sukienki możecie ubrać przez głowę. Ja tak też zrobiłam i teraz właśnie się dowiaduję, że to jest z boku taki właśnie kryty zameczek. Jeśli chodzi o rozmiar, to mam tutaj rozmiar 54 i tak jak mówię, jest dosyć mocno dopasowany w biusie. No ten materiał się leciutko rozciąga i rzeczywiście nie naciągnie się jakoś strasznie. To jest ten sam materiał z tej sukienki, którą przed chwilką mierzyłam właśnie w kwiatki. I też jeśli się nie mylę, to widziałam w sklepie, że właśnie ta sukienka o tym kroju występuje we wzorze właśnie na czarnym tle, właśnie czerwone róże, różne takie kwiatki, więc sobie zerknijcie, jeśli chcecie jakiś inny wzór, ale wydaje mi się, że ten wzór naprawdę robi wrażenie. Co jeszcze do tego rozmiaru, bo zapomniałam powiedzieć. Rozmiar 54 na 130, biuście, tak, może być średnio, więc jeśli macie mniejszy biust, spokojnie wszystko wam tutaj wejdzie, tutaj są zaszeweczki, tutaj jest zostawione miejsce na większy biust, aczkolwiek mój, no, wszedł na styk, ale tak jak mówię, w biuście czuję rzeczywiście taki jakby wybuch, a z tyłu jest sporo miejsca, tutaj te rękawki, może dlatego, że są rękawki, tak, te rękawki są takie dosyć szerokie, więc mam tutaj dużo miejsca, dajcie znać jak wam się podoba w ogóle też mi się wydaje, że tutaj ten rozpierdaczek z przodu jest taki super sexy, więc kurczę, dziewczyny, nie wiem co sądzicie, ja jeszcze w ogóle nie miałam tego typu sukienki na sobie i podczas wietrznej pogody Nie wiem jak to się będzie, sprawdzało, aczkolwiek jest ona tutaj tak dosyć mocno założona. Tutaj mamy założenie dotąd, a pod spodem to mamy założenie dotąd. Więc rzeczywiście ten materiał jest dużo tutaj założony z przodu i nie będzie widać majtek. Chyba, że chcecie, bo jak chcecie, no to spoko. Pozwólcie, że zostanę tutaj z wami nieco dłużej, bo chciałam wam pokazać jeszcze dwie sukienki, które zamówiłam, a które niestety się nie wybije. Pierwsza to czarna, nie wiem czy ją tu zobaczycie, jeśli nie zobaczycie, to wam tylko tutaj tak pokażę i będziecie mieć zdjęcie. Czarna, przepiękna sukienka z takimi motylkowatymi rękawami jak tutaj i również ma krój właśnie taki asymetryczny z przodu, jest krótsza, z tyłu dłuższa, ma falbankę, ma przepiękny dekolt, naprawdę jak ją wyciągnęłam w dotyku, prześwietny materiał, lekko rozciągający się, naprawdę mała czarna, taka, którą, nie wiem czy wam pokażę ten dół, zobaczcie.
dół jest taki właśnie troszeczkę a la syrenka, coś w tym stylu. Już nie będę się tutaj pultać. Zdjęcie macie tutaj, zobaczcie jak modelka pięknie wygląda. Tu jest rozmiar 54, niestety mój bluz właśnie nie wszedł. Dodatkowo też, rzuciłam tam. Dodatkowo też dosyć mocno opinała mi się na brzuchu, więc od razu mówię, że warto wziąć rozmiar większy z tych sukienek. Widziałam, że są w różnych kolorach, więc koniecznie weźcie sobie rozmiar. Jeśli macie oczywiście większy biust, jeśli macie duży biust, to weźcie sobie rozmiar większy, no bo nie fajnie, jeśli ta sukienka się opina właśnie na brzuchu, jeśli się opina właśnie na biuście, ale kurczę, no po prostu jakość tej sukienki taka. Kolejna sukienka, w którą nie wlazłam, niestety, to taka sukienka, zobaczcie, na pewno ją widziałyście, to jest właśnie taki turkus, cieniowane ombre, ej zobaczcie tutaj, od takiego super jasnego do ciemnego, a na dole mamy tulipany i ta sukienka też jest cudowna. Ta sukienka tutaj ma dosyć duży dekolt, tutaj też jest rozmiar 54, jest odcinana w pasie i tutaj ma takie kontrafałdki, też ją teraz odłożę i pokażę wam tutaj zdjęcia. Modelki widziałam ostatnio Anię z bloga Nieidealna Anna właśnie w tej sukience, no po prostu prezentowała się przecudownie i to jest idealna sukienka dla osób właśnie, które mają szersze biodra, dla osób, które mają talię, naprawdę przepięknie się prezentuje i wiem, no dla niektórych może ten wzór wydawać się kiczowaty, no bo rzeczywiście tutaj takie tulipany, takie bardzo wzorzyste, takie bardzo realistyczne są te tulipany, ale naprawdę jest to sukienka, która jest bardzo oryginalna, bardzo ma oryginalny wzór, zwraca na siebie uwagę, widziałam też wersję koralową, ale zdecydowanie ta zielona, ta morska, to jest taki nieokreślony kolor, muszę wam powiedzieć, zdecydowanie ta robi robotę i ja tutaj się przejechałam dlatego, że myślałam, że materiał to będzie taka jakby pianka, że będzie taki bardziej piankowy, ale nie jest piankowy, nie jest też bardzo rozciągliwy, ale nie jest piankowy, nie jest też rozciągliwy, właściwie w ogóle się nie rozciąga i właśnie w tą tulipanową w ogóle się nie zmieściłam, także tutaj też polecam ją dla osób, które mają mniejszy biust, a jeśli macie większy biust, to wybierzcie sobie rozmiar tej sukienki większy. Po tej małej wpadunie z rozmiarami stwierdziłam, że zobaczę jak to właśnie jest z rozmiarami w sukienkach, które się nie rozciągają, więc zamówiłam sobie jedną sukienkę w dwóch rozmiarach, właśnie tą. To jest sukienka właśnie taka malinowa, czekajcie, to się poprawiam. Malinowa z takim dłuższym rękawem, ten rękaw jest taki tutaj pęknięty, taki właśnie szeroki, taki dzwonkowaty z pęknięciem. I ona też ma krój taki, krój trapezowy, już nie takie litery A, taki bardzo rozkoszowujący, tylko taki leciutko przylegający tutaj w biodrach, w brzuchu i rozkloszowuje się właśnie w dół. Dekolt w serek, wszystko fajnie, tutaj mam materiał taki deczko rozciągliwy, taki myślę, że pół centymetra na dopasowanie się materiału i całej sukienki do sylwetki jak najbardziej. No i mam na sobie tutaj rozmiar 54 i mamy wszystko pięknie dopasowane w biuście i no, wydaje mi się, że rozmiar jest idealny. No i tutaj dzieje się taka rzecz, że sukienka opina mi się na brzuchu. I co jeśli nam się sukienka opina na brzuchu? Co, czy podjąć decyzję, czy wziąć rozmiar większy, czy nie brać rozmiaru większego? Jeszcze wam powiem, że długość jest w kolano, także spoko. I teraz, czy wziąć rozmiar większy? I mam na sobie rozmiar 56. Jak możecie zobaczyć, ta sukienka jest na mnie o wiele za duża. Chociaż wiecie, niektóre osoby lubią bardziej dopasowane sukienki, niektóre osoby lubią bardziej takie właśnie, nie powiedziałabym oversize'owe, ale właśnie takie szersze. Więc tutaj od razu mam więcej miejsca w biuście, od razu mam więcej miejsca w brzuchu, nie opina mi się ta sukienka na brzuchu, jest taka bardziej szeroka. No i długość też sięga mi za kolano, więc też od razu jest dłuższa niż poprzednia. Także jeśli chodzi o rozmiar, kierujcie się tabelą i sprawdzajcie. Myślę, że fajnym rozwiązaniem byłaby informacja, właśnie może w sklepie albo gdzieś po prostu, wydaje mi się, że w wielu sklepach tego brakuje informacji, jak bardzo naciąga się materiał. Bo wiecie, skład możemy sobie wydedukować, jeśli jest poliester, jeśli jest elastan, to wiadomo, że te sukienki czy te ubrania się rozciągają, jeśli nie ma, no to się nie rozciągają, ale też ja nie jestem tutaj ekspertem, jeśli chodzi o skład materiału i o to, jak jest w dotyku, więc
wiecie jak jest. Warto właśnie sprawdzić, warto może się zapytać, czy ten materiał się rozciąga, czy nie, no bo rzeczywiście zobaczcie. Wydawałoby się, że rozmiar 56 będzie dla mnie idealny, a tutaj jest rzeczywiście taki dosyć obszerny. Także tak, jeśli chodzi o tą sukienkę, to też muszę wam powiedzieć, że ona ma kolor taki właśnie malinowy, taki nasycony, koralowy. Na pewno nie jest to kolor czerwony, a właśnie na stronie sklepu widziałam, że jest taki bardziej czerwony, więc tak wygląda. Już wszystkie sukienki, które miałam wam okazję pokazać, mam wrażenie, że przeczepałyśmy sklep Moda Size Plus Iwanek na wylot. Wszystkie fajniejsze sukienki właśnie w większych rozmiarach pokazałam wam tutaj i powiem wam, że jestem w lekkim szoku. Jestem w wielkim szoku, jeśli chodzi o odszycie tych sukienek, o jakość materiału, zwracam uwagę i tak za każdym razem wyciągałam sukienkę i o, i tak wiecie, spodziewałam się troszeczkę gorszych tych materiałów jednak, no umówmy się, więc jestem w lekkim szoku naprawdę, bo no nie wiem co mam powiedzieć, naprawdę, naprawdę świetne sukienki, świetne materiały i całość tych wszystkich ciuchów, które wam tutaj pokazałam, mogę ocenić na 5 z plusem, naprawdę bardzo wysoka ocena. Masakra. Jeśli chodzi o dobór rozmiarów, to było troszeczkę gorzej. Dobór rozmiarów powiedziałabym, że jest taki minus 4, no ale wiecie jak to jest zamówienie przez internet. Ja to wiem, wy to wiecie, po prostu zdarzają się wpadunie, ale wydaje mi się, że jak mówiłam, fajną opcją byłoby dodanie informacji w opisie albo gdzieś właśnie przy sukience, przy danym w ogóle produkcie, czy ten materiał się rozciąga, może jakaś skala, jakieś gwiazdki, że rozciąga się na jedną gwiazdkę, czyli mało, czy rozciąga się bardzo, czyli na 5 gwiazdek na przykład. Myślę, że taka skala byłaby bardzo, bardzo użyteczna i pożyteczna dla wszystkich. Także dajcie znać, co wam się najbardziej spodobało z tych rzeczy, które wam tutaj pokazałam. Wiem też, że dużo z was u nich zamawia, odzywało się do mnie właśnie na Instagramie, gdzie pokazałam, że przyszło do mnie zamówienie, przyszła do mnie paczka, więc jestem ciekawa, czy macie jakieś ciuszki z tego sklepu, co macie, piszcie koniecznie w komentarzach, czy jesteście zadowolone z jakości, czy w ogóle jesteście zadowolone z zakupu w tym sklepie. Ja jestem zadowolona i teraz tak się zastanawiam, bo jakąś sukienkę z tego zamówionka bym sobie zostawiła. I się teraz zastanawiam, może ta maxi romantyczna, różowa, może ta czarna z otwartymi rękawami, te najbardziej mi się podobały. I jeszcze najbardziej mi się podobała ta niebieska. Ta niebieska była mega, 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 mega. Jak wiecie, ja się nie wybieram w tym roku już na wesele, więc właśnie szukam raczej takiej sukienki do pośmigania gdzieś w miasto, gdzieś na jakieś spotkanie ze znajomymi, gdzieś tak, wiecie, gdzieś tak na wypad, już nie taka elegancka, już nie taka na wesele. Jeśli wy szukacie, to dajcie znać, czy mi was zainspirowałam. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli lubicie tego typu filmiki, jeśli lubicie właśnie mierzenie, sprawdzanie dla was właśnie ubrań. Zapraszam was też do moich mediów społecznościowych, na Facebooka, na Instagrama i na bloga. Właśnie na Instagramie dziewczyny widziały, że przyszła do mnie paczka od Moda Size Plus Iwanek i czekam na wasze opinie w komentarzach oczywiście. Na dzisiaj to było wszystko. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ja się bawiłam przednio. I cóż, no do zobaczenia w następnych filmikach. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa!